Okej, okay, dopuszowaliśmy to. Oka! Co się dzieje? Co się stało w ogóle w tym momencie? Cześć, witam was wszystkich, moi drodzy, bardzo serdecznie. Ja jestem Zet i dzisiaj, moi drodzy, przygotowałem dla was Otwórz i graj z Magical Chesta. No i lecimy w takim razie bez zbędnego przedłużania. Moi drodzy, tak, jest dzisiaj Magical Chest. Dzisiaj nie będę jakoś tutaj przedłużał, naciągał i tak dalej was, bo to w sumie nie ma żadnego sensu. Tak więc oczywiście odpalamy sobie notatnik i przechodzimy do otwierania Magical Chesta. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, wbijcie na sklepy z koszulkę, no sklep z koszulkami oczywiście, z koszulkami nie tylko, oraz zostawcie komentarz i tak dalej. Zobaczcie sobie na Polską Ligę Sportową, bo zaraz będzie tutaj aktywna, Polska Liga Royalowa, przepraszam. Dobrze, moi drodzy, o Jezus Maria, ale tutaj ktoś napisał. Dobrze, moi drodzy, w takim razie otwieram sobie Magical Chesta i teraz tak, złoto. Mamy złoto, mamy minionki, czyli miniony, dobra, może, mogę grać minionami w sumie. Miniony, barbarian, o nie, level 7, niedobrze. Knightik, moi drodzy, level, knight, nikt, moi drodzy, co my tutaj dalej mamy? Bacy, o nie, porażka totalna. Elitarni barbarzyńcy, elitki, elity, moi drodzy, dark goblin. Czego mi się takie karty trafiają? No i freeze, dobra, o Jezus Maria. O, to nawet nie jest w sumie aż taki zły deck w sumie, jak tak patrzę. Dobra, zabrakło z tego co widzę jednej karty, czyli mogę sobie jedną dołożyć. Okej, okay, to dołożę według swojego znania. Dobra, lecimy w takim razie. Minony, co tutaj było, moi drodzy, wszystko ustawiamy, tak więc przyszyprzenie, stop klatka. Dobra, moi drodzy, deck już ułożony, za chwilę jeszcze przejdziemy do ulepszania tego, tylko kurde, będziemy grali na turnamencie i też, no szkoda, no dobra, trudno, nieważne, chodźmy, moi drodzy, w takim razie poulepszajmy sobie, co byśmy chcieli tutaj w sumie zrobić, tego byśmy chcieli, to może tak zostać, tylko tak, mega minion, ja nie miałem przecież mega miniona, czekajcie, miniony, barbarzyńcy, knight, co to znaczy, nighty. A, knight, dobra, jest, dobra, knightika bierzemy. To teraz tak, moi drodzy, zamiast tego lightinga myślę, że weźmiemy sobie Deloga, może. Albo i Zapa. Dobra, weźmiemy sobie Zapa zamiast tego. Albo, dobra, strzał, dobra, Zapa, moi drodzy, nie robimy z siebie baby. Bierzemy Zapa, mogą się przydać. I, moi drodzy, lecimy na Classic Challenge'a. Ja jeszcze tylko sobie szybko tutaj poulepszam te bacy. Bac, myślę, tak do 5 levela, nie wiem ile mi złota tutaj wystarczy, bo tego złota naprawdę mam mało, więc troszeczkę siarson bym powiedział, ale dobra, będzie na 6 level. Teraz jeszcze tylko darcika troszeczkę poulepszamy sobie. Darty są trochę droższe, bo to wiadomo jest rar. Dobra, mamy, moi drodzy, 1000 i jeszcze to ulepszymy sobie. A nie, już nie ulepszymy, tego też nie. Dobra, moi drodzy, musimy grać tak jak jest. Tak więc zaczynamy, moi drodzy, otwórz i graj i lecimy z koksem. Jedna z moich ulubionych serii, w sumie nie wiem czy waszych też, bo ja naprawdę bardzo się tutaj przed nią bawię, jeśli chodzi o ten challenge. Fajnie mi się naprawdę gra. Dobrze, zobaczymy, elity poleciały, zap na levelu 9, ładnie, super, fajnie. O, kolega ma już tutaj leciutkie problemy, chociaż dużo mniej wydał ode mnie, to jest niestety problem. O, nie, jednak spoko, nie musiał dawać tego zapa. Great, dobra. Mamy chociaż czym atakować, jak rzadko to się zdarza w Otwórz i graj, bo prawie nigdy nie mamy niczego do atakowania, więc w sumie ja się tutaj w miarę cieszę, bo naprawdę bardzo rzadko jest coś do atakowania. Okej, okay, Dart Goblin. O, ładnie. Pyk, moi drodzy. Dart Goblin tutaj powinien to zakosić. 5 level Dart Goblina. Kolega się może troszeczkę ze mnie uśmiać, no ale trudno, no trudno. Ojojoj. Ojojoj, dobra, damy tak. Barbarianów tak damy. Dobra, tutaj damy w takim razie w ten sposób. Tutaj damy. Oj, będzie tutaj problem lekki. Ale dobra, nie przejmujemy się. No nie, halo. Ja pierdzielę, ale będzie lipa. No nieźle, jeszcze dostaliśmy teraz tego. Jeszcze bacy dostaliśmy. No, nieważne. Nie przejmujmy się. Dobra, teraz damy może knighta, żeby chociaż tam doszedł i coś, cokolwiek. A, super, bije mi w darta, niedobrze.
Chociaż patrzcie, on teraz wystawi pewnie gang goblinów, czy nie? Zaraz zobaczymy, co wystawi. Aj, nie będę go frizował w sumie. Nie za bardzo się to, wiecie, opłaci. Ale na spokojnie, jeszcze mamy elajty. Niech się kolega śmieje. Ale w ogóle co to za śmiejek? Patrzcie, jeszcze nigdy nie trafiłem na gościa, który się śmieje, a jest z Afganistanu. Przepraszam, w sumie nie wiem, co to są za cyfry. Jeżeli ktoś wie, przepraszam, cyfry, literki. Jeżeli ktoś wie, to proszę mi napisać, bo ja naprawdę nie wiem. Dobra, weźmiemy tak. Aj, Goblin Gang bardzo to kontruje. Bardzo, moi drodzy, Goblin Gang to niestety kontruje. Dobra, na luzie jeszcze. My mamy bardzo mało kart do bronienia tego. Okej, zrobimy sobie Freeza tutaj. No i ładnie, chociaż będziemy coś bronili, wydaje mi się. Okej, fajnie, fajnie, dobra, obronimy chociaż coś, super. Okej, i teraz, dobra, teraz elajty mogą się nawet przydać. I bacy, moi drodzy, bacy na dokładeczkę. Dart Goblin, fajną tutaj defensywę będziemy mieli dosyć. Okej, teraz dam tutaj friziątko. O, i teraz freeze, teraz idealny freeze. Super, moi drodzy. Dobra, i zap. Dobra, kosimy gościa. Dawaj, dobra, bardzo mało zostało. Teraz to wystarczy chyba, zrobimy tak, moi drodzy. Okej, zrobimy sobie tak, żeby on tego nie mógł tam dojść. Żeby nie miał dojścia. Dobra, dart gobliny. Oni tutaj powinny robić dosyć fajną robotę. Okej, dopuszowaliśmy to. Oka, co się dzieje? Co się stało w ogóle w tym momencie? No, nie wytrzymam po prostu. Co się stało w tym momencie? Co się stało? Jaka walka, Jezu kochany, coś się tutaj, moi drodzy, stało. Nawet nie mam wody, żeby to jakoś popić, tą całą akcję, ale nie spodziewałem się tego, przysięgam. Ja nie mogę. Dobra, lecimy dalej. Jacie, ale akcja, powiem wam. Napiszcie, moi drodzy, czy wam się kiedykolwiek tak też zdarzyło, że ktoś przez cały mecz cwaniakował, a zostało mu jeden życia, tak jakby, wiecie, los chciał mu pokazać. Oj, nie, kolego, Artur Szpilka, nie cwaniakuj tak już więcej, bo dostaniesz znowu wpierdzielando po raz trzeci. Dobrze, tutaj mamy... Okej, battle ramisko, ramiszczał, moi drodzy, ładnie tutaj kosimy tego ramiszczała. Oj, teraz nawet wieża ładnie tutaj poszła, zmieniła agro w tym momencie, naprawdę mamy, mamy do zadania ogromne obrażenia na tą wieżę, nawet ją spuszujemy, co jest najśmieszniejsze, powiem wam. Dobrze, teraz wystawimy sobie tak i teraz pogramy troszeczkę z kolegą w Pogdensa. Okej, nie będziemy się śmiali, nie będziemy wredni, tak, nie będziemy wredni. Kolega był wredny i pokazał los właśnie, co się dzieje z takimi ludźmi. Dobra, wystawiamy sobie jeszcze to. No i pięknie, chociaż w sumie mi też się często zdarza śmiać przeciwnika w trakcie walki, ale to pokazało, żeby nie warto się śmiać przeciwnika, bo no sami widzieliście, jeden HP. Dosłownie tej wody tak mi mało zabrakło, zostało, przepraszam. No, ogólnie kontynuujmy challenge, już dosyć sporo na tej schronisko zebraliśmy, powiem wam. No, dosyć naprawdę dużo pieniążków już poszło. No ale no, w sumie ja się cieszę, że nawet poszło tyle pieniążków. Oj, trafi niestety w naszego gościa. Teraz freeze. O kurde. Ale wstyd. Nie wiem, czy będę miał czym to obronić, powiem wam. Bo trochę lipa. Sebar YouTuber, jakiś Sebar YouTuber, no spoko. Oj, będzie ciężko teraz. Oj, nie, to się nie uda. To będzie ciężkie do obronienia. Dobra, poczekajcie, moi drodzy. Tak to zrobimy. Mam pomysł nawet na to. Spróbujemy. Oj, jednak siódmy level barbarzyńców. Oj. Słabo. Cienko to widzę, moi drodzy. Cienko to widzę. Serio, cienko to strasznie widzę. Nie wiem właśnie, jak to obronimy. Nie obronimy chyba tego. Chyba troszeczkę nam level kart tutaj nie pomogą w tym, żeby to obronić. Oj, ciężko będzie naprawdę to obronić, już to widzę. Chociaż czekajcie, mamy ostatnią szansę, zobaczymy, czy ją uda się wykorzystać. Dobra, lecimy z koksem w takim razie. Mój drogi kolego, freeze na wieżę. Oj, nie, przegraliśmy, zobaczcie, teraz już tego nie obronimy, jak on tutaj podejdzie niestety. Może jakiś tutaj dart goblin z tyłu, może to coś da. O nie, no leć, no weź, ale dobra, nic się w sumie nie stało, bo stracił loga. Okej, to zrobimy tak tutaj, tu zrobimy tak. I tu może byśmy dali gdzieś freeza. Bacy, moi drodzy, bacy, dawajcie, chłopaki.
Nie, przegraliśmy to, przegraliśmy. No trudno, moi drodzy. Czasami się przegrywa, czasami się przegrywa. Do trzech razy sztuka, jak to się mówi. Ale dobra, pierwszą walkę, no ładnie, ładnie ją wygraliśmy. Szkoda, że nie mamy tych kart na maksymalnym levelu. To też by nam dosyć sporo by nam tutaj to pomogło. Ale na luzie przyjmujemy każdą porażkę. Wiadomo, trzeba też nauczyć się przegrywać. Dobrze, good game i lecimy dalej. Classic Challenge, lecimy sobie dalej, moi drodzy. To jest tylko Classic Challenge, też nie mamy co płakać, prawda? Dobrze, wystawiamy sobie... Oj, nie wiem, dobra, tutaj możliwe, że Hogrider jakiś poleci. Wystawimy sobie tak. Okej. Oj, 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 wszystko zostało ten spowolnione. Dobrze, i teraz zobaczmy. O, egzekutor, halo, egzekutor, co ty tutaj robisz? Chociaż nie, no na turnamentach właśnie często są egzekutorzy, to też trzeba przyznać. Niestety właśnie turnamenty to jest siedlisko takich egzekutorów. Takich, moi drodzy, dziewiczych kąpi, jak to się mówi. Na to, na naszej dzielnicy. Dobrze, wystawimy sobie... Dobrze, nawet spoko to poszło, bo fajnie on tutaj będzie musiał dużo więcej strzałów zadać, żeby rozwalić te nasze barbarzyńcy. Barbarzyńców, przepraszam. O, ładnie. Aj, nie aż tak ładnie, bo w sumie ten delog. Dobra, nie poszło, nie było aż tak źle, ale mogło być lepiej. Ojejku, ojejku, mamy chyba po wieży. Oj, nie poddam się, bac wystawiam. Niestety, moi drodzy, strasznie dużo to zadaje. Strasznie dużo to zadaje. Ajajaj, no deck nie jest za dobry, powiem wam, ale... No ale no trzeba jakoś tutaj grać, trzeba grać, nie no. Oj, znowu wystawił tego Knighta. Dobra, wystawimy tak. Wystawimy tak, a tutaj damy darta w takim razie, żeby jakby coś tutaj troszeczkę chociaż wspomagał ten nasz darcik. Ale trochę mało wspomagał. Ojojoj! Aj, gdyby to był star zap, który stunował na taki długi okres czasu, to byłoby zdecydowanie lepiej. Dobra, tutaj... Czy on ma zapa? Oj, nawet nie pamiętam. Dobra, na luzie, może jakoś się jeszcze tutaj wybronimy z tego. Jakbyśmy może dali teraz elity. Oj, to by było słabe. Chociaż... Nie mamy za bardzo co robić, wiecie, bo on ma bardzo... O, pięknie. Mam na to super pomysł. Oj, teraz może dać tego. Dobra, damy tak. No kurde, ale ograł. Ale ograł, moi drodzy, ale ograł. Co on robi? Jeszcze mamy tylko go na takim niskim levelu. To też nam bardzo tutaj utrudnia rozgrywkę. Ale to ładnie zagrał, powiem wam. Nie spodziewałem się naprawdę czegoś takiego, żeby on to w ten sposób zagrał. Patrzcie, i znowu chyba mi to wystawi. Jeżeli znowu to zagram, to znowu mi to wystawi. Zobaczcie, on znowu mi chyba... Oj nie. O nie, nie mam szans. Nie mam totalnie szans żadnych. No trudno, trudno. Dobra, teraz poleci to w takim razie. Teraz poleci sobie friziątko. Dobra, chociaż tutaj coś zadamy temu... O ludzie, jak on mnie łatwo zniszczy. To jest jakieś nieporozumienie. Dobra, Dart Goblin, dawaj chłopie. Dawaj, nie poddamy się, moi drodzy. Dajemy radę. Jakimś cudem, bardzo, bardzo ciężko to nam idzie. No ale trudno, trudno. Przegraliśmy. Dzięki, moi drodzy, za oglądanie tego odcinka. Nie będę was tutaj jakoś przedłużał bardzo na tym końcówce tego odcinka. Bardzo chciałbym wam podziękować za oglądanie właśnie tego challenge'u całego, bo dużo, dużo jest tutaj wyświetleń. Bardzo, moi drodzy, dziękuję za oglądanie. A właśnie, jeszcze na koniec tylko powiem, że mój klan, mianowicie Kuba Z, odbudował się i jesteśmy teraz, moi drodzy, już wam mówię, w topce. Jesteśmy na 35. miejscu. Ładnie, naprawdę, cieszę się z tego powodu. 35. miejsce zajmujemy, zaraz ponad Brave Poland 2A. Więc może nie jest to jakieś super osiągnięcie. Znaczy może to nie jest jakieś super miejsce, takie super super. Ale jednak już coś tam znaczymy w tym rankingu. Może nie dużo, ale jednak zawsze coś. Dobrze, moi drodzy, odbudowaliśmy się, więc ja się bardzo cieszę. Znowu jestem na liderze. Jak rządzić to twardą ręką i są tego efekty. Dobra, moi drodzy, do kolejnych odcinków. No i cześć.